Każde z katów chciało jak najprędzej zobaczyć, co znajduje się za gąszczem zielonych krzaków. Możemy wnieść.
szkoła, w której dzieci będą czuły się bezpiecznie, a przede wszystkim szkoła, w której będzie panował klimat dobry do tego domowego. Przedmioty przyrodnicze to nie tylko wiedza teoretyczna, to także wyjścia na zewnątrz. Stąd też marzeniem moim byłoby prowadzić takie lekcje przyrody, które będą uczniów zachęcać do tego, żeby nie bać się dotknąć, zbadać, doświadczyć, powąchać. Przyroda to także to, co jest wokół nas najbliżej. To, co dzieciom jest najbliższe, jest warte największego poznania. Stąd też chciałabym, żeby te lekcje przyrody nie były dyktowane papierologią, nie były dyktowane książką, podręcznikiem, ale doświadczeniami. Może być to forma przyrodnicza, która pozwoli spełnić te moje takie oczekiwania względem prowadzenia lekcji przyrody. Myślę sobie o takiej klasie, w której będzie możliwa prawdziwa indywidualizacja. Tak, żeby dzieci siedziały w swoich miejscach, wybrały sobie to miejsce danego dnia, żeby jedne mogły siedzieć przy komputerze, tak sobie pracować, inne mogły się bawić na przykład na dywanie, na jakichś tam miejscach, a inne jeszcze siedziałyby zadania przy stolikach. Bardzo bym chciała, żeby moje dzieci wychodzące również do innych sal, na inne przedmioty, nie były na siłę usadzane w ławkach stojących, tak jak w pruskiej szkole z nauczycielem na froncie. Moim marzeniem dla tej szkoły jest otwarcie tej biblioteki dla uczniów i na uczniów, stworzenie tego miejsca kolorowym, przyjaznym, stawienie zamiast biurek wygodnych kanap, na których widywałabym czytelników, ale też uczestników moich pomysłów i projektów związanych z książką i z czytelnictwem.